Żądamy stopniowego przejazdu po prostu, czyli ronda. My się zwracali do tej pory do władz Urzędu Miasta, do pana Chodrowskiego, do pana starosty, do władz wojewódzkich. No i w tej chwili twierdzą tak, że jest to za późno. My twierdzimy tak, że na nic nie jest za późno, wszystko jeszcze można naprawić. Z tego co wiemy, to na dzień dzisiejszy, na ten trzeci etap jeszcze nie są zabezpieczone środki i po prostu dlatego, gdy więcej chęci ze stron Urzędu Marszałkowskiego, można tą sprawę, nasz problem załatwić tak, żeby po prostu nie było większych przeszkód w tej sprawie. Proszę powiedzieć, będzie główny wjazd z obwodnicy na strefę. Trzeba śledzić media, poprosić media o informację. Dlaczego właśnie dopiero teraz? Bo to dokumenty Marszałkowski podaje, właśnie, że są opinie pozytywne gminy sprzed kilku lat. Tak, to jest dobre pytanie. Samorządy nie wiedziały o żadnej lokalizacji dróg. Tak samo my się dowiedzieli dopiero w miesiącu maju, po prostu wszystko było owiane tajemnicą. Także gdybyśmy wiedzieli wcześniej, na pewno wcześniej bym zgłaszali problemy, jakie nas tutaj niepokoją i jakich nie akceptujemy. W każdym razie rzecz taka, że to wszystko wyszło dopiero w miesiącu maju, ujawniły się dokumentacja z całej obwodnicy i zapoznaliśmy się... Styczkiem była w internecie. No mi o styczniu nie jest po prostu wiadomo. Także dopiero... Było w momencie ogłoszenia przetargu na budowę. Tak, ale jak mnie dopiero było wiadomo, ale w tej mierze nie wiedzieliśmy, czy to będzie skrzyżowanie skanalizowane, czy to będzie rondo. W tej materii więcej informacji nie mieli. Będą następne, uważamy, do skutku. Dzisiaj idą następne pisma od sołtysu z gminy Mielec i z gminy Tuszu Narodowy. Dalej będziemy protestować. Za tydzień jest po prostu pikieta na rondzie głównym, na przejściach. I zastanowimy się na następnym biegiem w sprawy. Także na razie nic nie odnotujemy. Po prostu chcemy sprawiedliwego przejazdu, bezpiecznego przede wszystkim, czyli rondą. Yeah.
Państwa protest, Państwa tutaj blokady mogą spowodować, że to obwodnica w ogóle nie powstanie, bo zostanie wycofane dofinansowanie. My wierzymy w to, że obwodnica powstaje, że ktoś nas w tej materii okłamuje. Także obwodnica powstaje na dzień dzisiejszy. Ja rozmawiałem z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego, z panem Tarapato. W ostatnią niedzielę on mi twierdzi w ten sposób, że jeszcze nie ma środków, że mogą środki pozyskać na ten trzeci etap obwodnicy. To te 7 km od Tarapaty, od Sepem do drogi szczowej do końca roku. Także my zaczynamy wieść takie wiadomości, że ten błąd może podkarpacki zarząd dróg naprawić do końca roku, przeprojektować i zatwierdzić, bo to nie jest tylko chęci z ich strony i my po prostu na to oczekujemy. Stoi! 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 Stoi!